Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Factorio. Au, kurczę, musiałem porobić, jak widzicie, tej murki, bo zbyt często mi się zdarza rozbijać samochodem o rury, które tutaj są poprowadzone. Bardzo dziękuję za liczne komentarze w poprzednim odcinku. Bardzo dużo przydatnych informacji zostałem. Jak widzicie, dokończyłem tutaj szybko sobie tą rafinerię. Tak się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu, czy nie lepiej byłoby zrobić tak, żeby po każdym jednym produkcie, żeby zrobić tych rzędów tyle, ile jest produktów, nie? Bo są teraz cztery rzędy, albo dwa rzędy po trzy rzeczy. Chodzi mi generalnie o to, żeby na przykład zrobić osobno rząd z siarką, osobno z... Co tu się tutaj robił? Kwas siarkowy, nie? Czyli siarka, kwas siarkowy, paliwo stałe, ładunki wybuchowe i tak dalej, nie? Bo to jednak by robiło różnicę. Ale póki co na razie stwierdziłem, że chyba nie ma sensu sobie tym głowy zawracać. Najwyżej będziemy powiększać tą rafinerię. Tutaj mamy bardzo duży obszar do tego. Zastanawiam się w dzisiejszym odcinku, czy by nie przestawić elektrowni gdzieś tutaj, bo trochę miejsca brakuje i przydałoby się ją jakoś tak ruszyć troszeczkę. I druga rzecz, która mnie zastanawia, to dobrze byłoby zacząć robić ładunki te niebieskie, wybuchowe. Czy ja w ogóle mogę już je robić? Mogę je robić. Co jest do nich potrzebne? Stal, płyty żelazne i węgiel. Czyli tak, żelazne płyty mamy tutaj, węgiel też tutaj jest, także podłączenie tego kolejnego nie powinno być wcale takie trudne. Ups, tędy nie przyjadę. Zacząłem, jak widzicie, produkować sobie też ten beton kolorowy, żeby i sobie oznaczyłem rury w ten sposób, żeby łatwo było odróżnić, że tędy biegną rury i że tutaj muszę inaczej myśleć o układaniu tego terenu. Dobra, naszym priorytetem obecnie jest zbudowanie fabryki niebieskiego płynu produkcyjnego, ponieważ on jest niezbędny, jak wiecie, do badań i w zasadzie możemy już ruszać pomału z produkcją, bo potrzebujemy czerwonych płytek. Żeby zrobić czerwone płytki, potrzebujemy niebieskie, zielone płytki i plastik. Czyli byśmy musieli poprowadzić sobie teraz tutaj jakoś kolejne te rzeczy. Mam na myśli materiały, nie? Czyli muszę się zastanowić teraz, jak... O, co się dzieje? Tu się dzieje. Oż kurczę, jaką masakrę one mi tutaj robią, widzicie? Te działka laserowe musimy jak najszybciej sobie ogarnąć, bo to się robi z tego coraz większy problem. Muszę tam teraz pojechać i wstawić nowe działka, bo te, które właśnie tam widzieliśmy, zostały zmasakrowane. Ja już przez ostatnią godzinę, dwie godziny gry wracam tutaj co parę minut, żeby to naprawić i to jest trochę irytujące już. Dobra, tutaj na szczęście wszystko jest ten. Okej. Okay. Działka laserowe, z tego co zauważyłem, bo gram sobie na drugim jeszcze save'ie. O, zobaczcie. Na razie go nie będę wam pokazywać, może później. Au! Na drugim save'ie sobie już trochę jestem bardziej do przodu tam, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale tam ta fabryka jest dużo bardziej chaotyczna i bardziej porozwalana, także tam się uczę, a tutaj tam się uczę i kombinuję, a tutaj robię rzeczy, które już dzięki temu, że już tam poznałem, to teraz już mi jest dużo łatwiej się ogarnąć z tym wszystkim. No niestety, te gry tak działają, że... O, czekajcie, znowu coś się dzieje, co tu się dzieje? O, patrzcie, pierwszy raz uszkodziły tutaj murek, bo one zazwyczaj się zatrzymują na tych klifach i to jest bardzo spowalnia i te działka są w stanie z nimi się rozprawić, zanim one tutaj dobiegną. A ile tu jest tej amunicji jeszcze? Okej, dobra. Dobra, czyli tak, byśmy potrzebowali... ile? Trzy czerwone płytki, dobrze mówię? Na jedną fiolkę, czyli byśmy potrzebowali zrobić coś takiego, a te czerwone płytki potrzebują dwóch na jedną. Raz, dwa, trzy, tak? Czyli byśmy potrzebowali ich sześć, jeśli się nie mylę, nie? I potrzebowalibyśmy ile tych silników? Dwa silniki. Silniki chyba też potrzebują niebieskich tych płytek, zielonych płytek raczej, nie? Zaraz zobaczymy.
Nie. Silniki nie potrzebują żadnej elektroniki. Kurczę, nie wiem jak to rozwiązać. Pójdź. Dobra, i czyli byśmy tutaj potrzebowali zielonych. Zielone potrzebują żelaza i miedzi. A te potrzebują miedzi i plastiku. Czyli moglibyśmy poprowadzić sobie to w ten sposób. I tu by leciała naokoło miedź. Tu byśmy dołączali sobie plastik. Nie? I byśmy mieli... I byśmy przekładać jeszcze musieli... właśnie sobie uświadomiłem, dobra. No właśnie, to jest ten problem, że układanie takich planów wymaga dobrego zastanowienia się. I powinienem tak naprawdę robić rutynowo większe odstępy między tymi fabrykatorami, tak? To się nazywa automat montażowy, przepraszam. W każdej grze tego typu maszyny nazywają się tućkę inaczej i stąd moje pomyłki, dobra. O, bo jak zrobię sobie odstępy o dwa pola, nie? To wtedy będę mógł sobie puścić tędy nie o dwa, tylko o cztery pola. To wtedy mogę puścić dwa pasy transmisyjne i więcej materiałów mogę wrzucać. I mogę wtedy używać długich ramion i krótkich, żeby to skompensować. Dobra, ja będę musiał się zastanowić teraz, jak to wszystko sobie tutaj poukładać. I na niebieskim w tym momencie się skupimy. A potem dopiero będziemy kombinować z innymi rzeczami. Też zastanawiam się nad skasowaniem tego jeziorka stąd. Aktualnie pobieram wodę do elektrowni, ale tą wodę do elektrowni to można też i z tego brać. I wodę do rafinerii można brać z tego, nie? Chodzi mi o to generalnie, że to jeziorko może mi na dłuższą metę ciutkę przeszkadzać. I też ewentualnie można zostawić na przykład tutaj taki mały kawałek, tutaj mały kawałek, awaryjnie jeszcze jeden tu i tu i resztę zasypać, nie? Zauważyłem, że te pompy mają ogromną wydajność. Patrzcie, ona ma 1200 jednostek wody na sekundę i przy tak ogromnej elektrowni ona pobiera jedynie połowę obciążenia ma, więc to nie jest taki duży problem tutaj. Okej. No dobra, na początek musimy wydostać stąd siarkę i plastik. Bym się podłączył w takim razie gdzieś tutaj z tymi rzeczami i można by to rozwiązać jakoś o takoś. Dobra. No wreszcie te maszyny ruszą w końcu, bo one do tej pory niewiele robiły, bo zużycie było niewielkie materiałów. Dobra, widzę, że coś tutaj się zepsuło. Okej. I to samo z plastikiem muszę zrobić. Teraz zastanawiam się, aha, plastik i tak idzie już w tą stronę właściwą. Co my potrzebujemy? Czy moglibyśmy zrobić na razie... Albo wiem, odwrócę kierunek baterii, bo baterie po tamtej stronie fabryki i tak będą mi potrzebne, wcześniej czy później. Więc niech sobie tutaj to się ładuje. I wykorzystamy sobie po prostu ten sam pas transmisyjny, co na baterię jest, to przerzucamy, poprzerzucam nim plastik po prostu. Okej. Coś takiego. Nie. W ten sposób chciałem. Okej. Dobra, na razie niech to sobie idzie i tu tylko założę sobie filtr, żeby mi na razie tylko plastik przepuszczał lewą stroną. Dobra. Aha, i teraz będę musiał jeszcze jakoś to podłączyć w ten sposób. Dobra. Albo jeszcze inny mam pomysł, żeby jeszcze mniej miejsca to zajmowało, to zrobię sobie coś takiego. O, idealnie. Dobra, pozbieram na razie te rzeczy. A właśnie, przypomniało mi się, możemy zrobić sobie już pancerz modułowy, także zarzucę mu produkcję, niech on się robi. To mi się przyda. Tutaj bym sobie wrzucił ten z filtrem i wrzućmy mu, żeby tylko baterię przerzucał, bo inaczej trochę to będzie ciężkie. Dobra, i lecę dalej w takim razie. Nie mam zielonego pojęcia, czy proporcje ilości tych maszyn, które teraz wstawiam, są właściwe. To znaczy, czy nie będzie zbyt dużo, czy zbyt mało. To znaczy, tutaj wychodzi, że miedzianego drutu potrzeba trzy razy, ale z mojej praktyki wynika, że chyba aż tak dużo nie. Tak samo tutaj wychodzi, że potrzebne są te układy elektroniczne zielone dwa, więc zrobiłem dwa razy ich więcej, ale... Nie wiem, nie jestem przekonany, że to tak naprawdę będzie działać, w razie czego
staram się to tak zrobić, żeby dało się w miarę łatwo to przeskalować i powiększyć tą produkcję, jeśli będzie potrzeba. Poza tym zawsze możemy użyć tych pakietów modułów produktywności, które będziemy mogli zacząć robić, jak tylko ruszymy z produkcją tego wszystkiego, więc też nie nastawiam się jakoś szczególnie mocno na takie rzeczy. Staram się też zostawiać sporo miejsca, żeby dało się dostawić jeszcze dodatkowe maszyny, jeśli będą potrzebne. Dobra, teraz jeszcze sobie tylko to muszę powstawiać i w zasadzie będzie można zaraz podłączać materiały i powinno... Aha, jeszcze silniki muszę zacząć robić. Aktualnie tutaj są wrzucone silniki produkowane tutaj, ale to będzie zdecydowanie za mało tych silników, żeby to się sprawdziło. Chociaż w sumie, patrzcie, mamy ich tutaj całkiem sporo. Można by to spokojnie wykorzystać i jeszcze nie mam pomysłu tylko jak. Ale coś wymyślę, bo zdaje się, że te silniki do niczego nie mają żadnego zastosowania, nie? One nie są... Ich produkcja tutaj jest tylko na moje własne potrzeby, a nie na potrzeby produkcji czegoś, użycia ich do czegoś konkretnego, więc w sumie będzie można zrobić albo nową całkowicie produkcję silników tutaj w takich ilościach, jakich będzie dokładnie potrzeba, albo będzie można po prostu to podkręcić troszeczkę i wykorzystać do tego. To jest niegłupi pomysł. Dobra, na razie tutaj to zapakuję. Dobra. I czego tu jeszcze brakuje? Czerwonych układów. Dobra, czyli tak, a czerwone układy będą potrzebowały tego wszystkiego. Okej. Okay. No, chwila prawdy, zaraz zobaczymy, jak podłączę tylko te zasoby, czy to, co wymyśliłem, wystarczy i czy jaki będzie tempo pracy tych maszyn. Tak jak mówiłem, zawsze można to przeskalować, tak, że będę mógł dodać więcej tych rzeczy, to nie jest problem, tylko cały pis polega na tym, żeby to ruszyło wszystko. Dobra, tu już widzę, że zaczynają działać te maszynerie. Okay. Tu już przechwytują. Pierwsze druty też już się tu pojawiają. Dobra. Zaczyna wszystko pomalutku ożywać. A właśnie, przy okazji, zrobił się ten pancerz, także zarzućmy sobie go na grzbiet, bo najwyższy czas. A od razu lepiej. I tutaj możemy sobie wrzucić jakieś różne gadżety, tak? To wrzucę sobie baterię i panel słoneczny na razie. I czy ja coś jeszcze sobie przypadkiem nie zrobiłem do tego? A, kompensator taśmociągowy. Ojejku, ale to będzie praktyczne. Sobie wrzucę też te okula noktowizor i tarczę energetyczną. Będę musiał dużo tych baterii sobie zrobić i paneli słonecznych, bo to się wszystko bardzo przyda. Dobra, co tu się znowu dzieje? Aha, tu znowu rozwalają. Dobra. Czy tu już coś ruszyło? Jeszcze nie. Tutaj jeszcze nic nie ruszyło. Dlaczego tu nic nie ruszyło? Ja się pytam. Aha, dobra. Nie ruszyło, ponieważ w złym kierunku poustawiałem ramiona przechwytujące. Dobra, czyli... Oj, nie! Okej. W ten sposób, dobra. I teraz te ramiona będę musiał zamienić na te w tym kierunku ustawione. I chyba będzie dobrze. W zasadzie to powinienem zrobić coś takiego. O, z tej strony poustawiać. I teraz będzie chyba już działać. Dobra, i co tu się dzieje? Produkują. Bardzo fajnie. Dobra, wygląda na to, że chyba zbyt dużą tą produkcję zrobiłem, widzicie? Bo mamy nadmiar tutaj. Tutaj też już się zaraz pewnie zacznie robić nadmiar. Ale tu się dzieje bardzo ładnie. Dobra, to w takim razie jeszcze może bym podłączył sobie te silniki. Tylko bym obrócił to na drugą stronę, nie? O, tu byśmy sobie ten węgiel przestawili jakoś takoś i możemy to zrobić tak? Czekajcie, tylko nie, w ten sposób musimy podłączyć. Ok, teraz to będzie miało sens. Dobra. I tu już widzę, że produkcja ruszyła. Jak coś, to tych silników będzie można tutaj jeszcze dorobić trochę miejsca. Jest, więc będzie można zrobić więcej tych produkcyjnych maszyn. Czy tu możemy to jeszcze odsunąć? Możemy, to jeszcze jedna wejdzie. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Dobra, tylko jeszcze... Aha. Dobra, będę musiał pomyśleć tutaj nad jakąś alternatywnym rozwiązaniem tego, bo to już widzicie, podłączyłem
Także zaraz będziemy mogli przejmować. Patrzcie, coś się zaczęło, włączyły się jakieś badania już. O, bardzo fajnie. To ja bym chciał włączyć badania. Aha, tylko to jest niebieskie. No tak, dobrze. To bym chciał włączyć, rozpocząć te badania. I chciałbym zacząć badać szybkostrzelność pocisków i broni. Tak, to są najważniejsze rzeczy. Dobra, to niech te badania przejdą. One się będą robiły, nie wiem jak długo, ale mam nadzieję, że szybko. Dobra, co tu się dzieje? Tu się dzieje dosyć powoli, bo te czerwone nie robią się zbyt szybko. A czemu się nie robią zbyt szybko? Bo plastiku nie biorą, a nie biorą plastiku, bo przez pomyłkę skasowałem czerwone ramiona, które przecież miały tu być. Aż kurczę, tak to jest, jak się zakręcę czasem. Dobra, teraz już będzie działać. Bardzo fajnie. Dobra. Okej, okay, zobaczmy. Kompensator taśmociągowy, noktowizor i tarcza energetyczna. Wydaje mi się, że będę miał bardzo mało energii na działanie tego wszystkiego. Ale przynajmniej... Tak. Widzicie, jak się powolutku ładuje? Będę musiał tych paneli słonecznych sobie zrobić więcej. O, mogę zrobić ich 6 w tej chwili. Dobra, to róbmy w takim razie. I będę musiał tych baterii też zrobić więcej, a mam tylko 3, ale to zawsze coś. Tutaj ich akurat będzie trochę. O, myślę, że tyle wystarczy na jakiś czas do podręcznego craftingu. No, bardzo ładnie, zobaczcie, niebieskie już się produkuje. I całkiem sprawnie to chyba idzie. Zrobiłem jeszcze drobne tutaj korekty i poprawki, powiększyłem co nieco produkcję czerwonych płytek. I wygląda na to, że to chyba działa. A i właśnie noktowizor się włącza i wyłącza co chwilę, ponieważ dopiero teraz udało się doprodukować baterie, ale niestety one wszystkie są puste, bo nie ma dnia jeszcze. W ciągu dnia może się trochę naładuje to. Wiem, że na późniejszym etapie gry będzie można sobie odblokować jakiś rodzaj reaktora, który będzie śmigał nam w plecaku i może w ten sposób będzie to troszkę lepiej działało. Dobra, chciałem sobie zrobić też te pakiety produktywności, bo one mogą się przydać. Tylko poczekajcie, to muszę skasować i sobie podbiorę stąd te rzeczy wszystkie. O. Czyli mamy nadprodukcję w tych, ale to mi akurat nie przeszkadza. Nadprodukcja czerwonych i zielonych płytek na pewno się przyda, więc nie będę narzekać. Dobra, to można tutaj też poprzerzucać. Niepotrzebne mi jest na co dzień tyle. I zrobię jeszcze trochę tych pakietów, mogą się przydać. Dobra, weźmy się w takim razie za jakieś inne rzeczy chyba. Nie wiem, czy nie wrzucić tych pakietów już teraz tutaj, żeby trochę przyspieszyć pracę. Ciekaw jestem, czy to zrobi jakąś różnicę. Jeśli chodzi o balans tego, to będę musiał to poobserwować, policzyć sobie, wiecie, te wszystkie rzeczy i tak dalej. I dopiero wtedy będę to już robić sobie pomiędzy odcinkami. Najważniejsze jest to, że udało nam się to wszystko tutaj uruchomić. Dobra, co tu się znowu dzieje? Okej, okay, tu muszę dostawić wieżyczki, widzę, bo jest kłopot. Jedziemy w takim razie tam i zobaczymy, co uda się zrobić. Okej, okay. Tutaj mam swoją drezynę, którą zaprogramowałem. To już chyba pokazałem w poprzednim odcinku, że jak wykryję postać, że jest w drezynie, to wtedy rusza i odjeżdża, nie? To jest bardzo praktyczne. Mogę sobie od razu tutaj sobie, wyskakuję sobie i ona się zatrzymuje, dopóki znowu nie wsiądę, to ona nie ruszy. Także to jest bardzo fajna sprawa. O nie, zapomniałem, że nie mam za bardzo działek, ale dobra, niech będzie. Zrobimy sobie na szybko i przy okazji naprawimy to. Dobra, przejście proszę. Możemy zrobić od razu coś takiego. I chyba zwiększymy jednak produkcję węgla, bo widzę, że jest taka niezbyt... duża. O, zwłaszcza, że tutaj kilka, widzę, maszyn już przestało funkcjonować na obrzeżach. Dobra, to można skasować. I ja bym tutaj podostawiał jeszcze dodatkowe te maszynki, żeby trochę wzmocnić osłonę. A właśnie, dzięki za... Bardzo dużo osób pisze w komentarzach mi różne informacje na temat newsów związanych z grami. Na przykład to, że do Satisfactory ostatnio wyszła aktualizacja, która dodaje modyfikacje płynów działania. Tak, ja wiem o tych rzeczach, nie musicie, że tak powiem, aż tak...
dokładnie, że tak powiem, upewniać się. Ja wiem, zwłaszcza jeśli chodzi o gry komputerowe, które, w które sam dużo gram. Wierzcie mi, ja bardzo śledzę takie rzeczy, mam powiadomienia ustawione. Bardzo się cieszę jednak, że wam zależy na tym, żebym się takimi rzeczami też zajmował, bo to jest miłe, że to robicie i że wam zależy. Cieszę się bardzo z tego powodu. Także nie chcę was zniechęcać, ale jedynie mówię, że tak, wiem o tym, że do Satisfactory wyszedł update. Odcinek z Satisfactory najbliższy planuję nie wiem kiedy. Nie mam pomysłu w tej chwili, bo mam dużo innych rzeczy do zrobienia, więc póki co może zrobimy sobie jakiś jeden szybki odcinek w weekend czy coś, żeby zobaczyć, co, jak działają te nowości, żeby sobie to jakoś porównać, ale tak póki co to nie. Nie mam nic konkretnego na myśli. Dobra, ja tu muszę popracować z tymi rzeczami. Muszę się zastanowić, jak to poprzekładać, żeby to miało więcej sensu. Czy to ma zasięg tutaj? Tak, ma zasięg, okej. Włączył się Noctowizor, czy jest już noc? Prawdopodobnie. I zobaczcie, wygląda na to, że niepotrzebnie narobiłem tyle tych baterii, bo nawet jedna nie jest naładowana w całości, nie? W każdej mamy po 3 MJ. Czyli, a jak jedna bateria ma 20 MJ, to wystarczy, że jedną baterię będę przy sobie nosić i te panele słoneczne może ją będą w stanie zasilić. Ale przynajmniej patrzcie, działa już funkcja z tymi pasami transmisyjnymi, co robi kolosalną różnicę jednak. To jest dużo praktyczniejsze, jak nie trzeba cały czas walczyć z tym, żeby pasy transmisyjne nas spychał z swojej powierzchni. Także robi to jednak robotę i jestem z tego zadowolony. Zastanawiam się, czy jest sens jeszcze tutaj tak gęsto układać te działka, ale jednak robale są naprawdę nieugięte i cały czas tutaj przybiegają, więc chyba jednak będę póki co je wstawiać, a potem będziemy najwyżej się ich pozbywać, jeśli się okaże, czekajcie, bo chcę je odwrócić, pozbywać, jeżeli okaże się, że nie są jednak tutaj już tak bardzo potrzebne po tym, jak te wszystkie ulepszenia związane z laboratorium przejdą, bo zobaczcie, że już tutaj to całkiem sprawnie idzie, nie tak szybko jakbym chciał jeszcze. Będę musiał potem, grając pomiędzy odcinkami, powiększyć produkcję tego niebieskiego płynu, ale i tak idzie dobrze. Dobrze, i tu jeszcze, okej, wracam w takim razie do bazy i pobawię się tam jeszcze z optymalizacją tego wszystkiego. Tego węgla niestety trochę mało się już produkuje, co mnie zaczyna martwić, mam nadzieję, że uda się to jakoś skorygować. I tak samo tutaj tych jest rzeczy trochę mało. Pomyślałem sobie, że więcej ich się zmieści na tych pasach transmisyjnych, jak zrobię coś takiego, nie? Tylko będę musiał jeszcze więcej do tego pociągu wrzucić materiałów, żeby miał z czym pracować. I też tak sobie pomyślałem, że może by miało więcej sensu, jakbym tutaj więcej skrzyń dodał. O, mam na myśli, wiecie, tego, coś takiego, nie? Bo w czasie, gdy pociągu tutaj nie ma, to wtedy te wszystkie skrzynie się zapełnią towarem i szybciej przerzucą to. I można by to zrobić z mniejszy... Oła, to nie był dobry pomysł. Ale chodzi mi o to, że generalnie można osiągnąć coś takiego zrobić, nie? Że im więcej tych skrzyń, nawet jeśli będą o mniejszej pojemności, to wydajniej to wszystko będzie pracowało. I szybciej ten materiał będzie do pociągu przerzucany. Będę musiał jeszcze nad tym popracować co nieco i zobaczyć. Co się stało? Aha, do wagonu wsiadłem? Nie wiedziałem, że się do wagonu wsiąść. Ha! Wygląda na to, że już pomału kończymy to złoże żelaza, które tu jest w bazie. Tak ustawiłem te pasy transmisyjne w tym miejscu, żeby priorytet miało żelazo stąd, a nie z pociągu. Także zależy mi po prostu na tym, żeby w pierwszej kolejności wykończyć to żelazo stąd. I będę musiał chyba jeszcze pokombinować troszkę, żeby podobny efekt osiągnąć tutaj z tym węglem. W każdym razie, jak zwolnię to żelazo, to będzie tutaj trochę przestrzeni na zbudowanie jakichś jeszcze ewentualnie produkcji czy innych podobnych rzeczy. Co tu się w ogóle dzieje? Aha, wygląda na to, że te rzeczy chyba nie są potrzebne. Dobra, to ja to skasuję. Bo coś ciemno jest w tych piecach, nie? Więc jak jest ciemno, to znaczy, że nie są zużywane te materiały. W takim razie nie będę się tym przejmować. Ups. O, i możemy to w ten sposób rozwiązać dzięki temu. Ech, w tej grze jest jedna potężna wada i pewnie jest, na pewno jest mod, który to poprawia, że
nie ma informacji o tym, że brakuje prądu w fabryce. I zrobiłem to przed chwilą, sprawdzić, tak z ciekawości. A co, co się dzieje z prądem, nie? Patrzę, no trochę kiepsko, nie? Trzeba zbudować prawie drugie tyle, żeby zaspokoić potrzeby. Także będę musiał iść przestawić produkcję i zobaczymy, co się uda zrobić. Musimy zrobić tak naprawdę 1/3 większą, tak? Ale żeby mieć luz i rezerwę, to wolałbym zrobić 2 razy większą. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aktualnie mamy. 2 to jest 22 silniki. Dobrze byłoby zacząć robić panele słoneczne tak naprawdę. Zobaczmy, one są robione, one są dosyć... Ogniwo słoneczne jest robione, czekajcie. Wymagane zasoby. Czym się różnią składniki od wymaganych zasobów? Nie bardzo rozumiem. Aha, dobra. Składniki to są rzeczy, z których bezpośrednio robimy dany panel, a wymagane zasoby to są te najbardziej podstawowe rzeczy, które może potrzebne są, żeby osiągnąć daną rzecz. Okej, dobra, już rozumiem różnicę. W sumie baterie możemy robić, te akumulatory możemy zautomatyzować i to w sumie też da się zautomatyzować i to w pobliżu miejsca, gdzie produkujemy niebieskie, nie? Zobaczmy. Czekajcie, tak sobie pomyślałem, że można by w ten sposób to rozwiązać, będzie bezpieczniej. Bo tak, mamy tutaj te zielone płytki. Tu są belki żelazne, tu mamy miedź i blachy. Tak, to jest do zrobienia. To ja sobie szybko machnę tutaj jedną maszynkę, która będzie robiła tylko to. I możemy ją postawić gdzieś tutaj chyba. Zróbmy sobie coś takiego. Dobra, i ja tą maszynę mogę wstawić tu nawet. I belki żelazne jej wstawię w skrzyni po prostu. Nie ma sensu się bawić w jakieś bardziej... automatyczne rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby była potrzeba aż tak dużo tych paneli na początku przynajmniej. Potem zobaczymy. Dobra. I płytki jeszcze. Dobra. I output wstawimy sobie tutaj. I dzięki temu już to już sobie będzie tam na spokojnie się robiło. To samo zrobimy sobie jeszcze tutaj przy tych, z bateriami. Baterie, żeby robić te akumulatory, żelazna płytka jest potrzebna. Patrzcie, wszystko mamy w jednym miejscu razem. Czyli możemy to rozwiązać w ten sposób, żebyśmy sobie maszynę do produkcji wstawili. Aha, nie mogę. O, dobra, idę w takim razie po materiały. Okej, kolejny problem. Mamy mało miedzi, małą produkcję. Już to złoże się skurczyło na tyle, tu jest nadal jeszcze 205 kilo, ale już złoże jest na tyle małe, że niewiele tych maszyn już funkcjonuje i widzicie, co tu się dzieje. To nie wygląda dobrze. Zastanawiam się, czy by nie podkręcić tych maszyn na czas, aż się uda zmontować coś nowego, w sensie nowe złoże jakieś znaleźć. Czekajcie, co tu się dzieje? Aha, okej. Jakieś nowe złoże, zobaczmy. Tu mamy złoże miedzi i można by się do niego podłączyć. I chyba będzie trzeba, ewentualnie tutaj. A, nie chwaliłem się. Po zakończeniu poprzedniego odcinka zrobiłem nowe olejowo tutaj, bo produkcja ropy w tym pierwszym olejowie była zbyt mała i nie wyrabiała po prostu na moje potrzeby, jak się okazało. Także będę musiał to też potem jeszcze poprawić. Te rzeczy wszystkie. Dobra, w takim razie... Zastanawiam się, co jeszcze mógłbym zrobić na tą chwilę. A właśnie, mieliśmy panele słoneczne ogarnąć. Czy już baterie się zrobiły? Bo paneli słonecznych już mam od groma. Jest im tam, nie wiem, ze 30, 40 czy coś w tym stylu. Dobra, baterie są. Możemy w takim razie pokombinować. Tylko czekajcie, muszę sobie trochę miejsca w plecaku zrobić. Dobra, dostawiłem sobie tutaj drugą fabrykę prądu, ale jeszcze za mało robi ociepinkę, także produkuję następne kotły, ale w międzyczasie możemy się rozstawić z tymi ogniwami słonecznymi, zobaczymy, jak u nich będzie z produkcją. Czekajcie, mam tutaj paliwo stałe przy sobie, okej.
i zobaczymy. Tutaj gdzieś powinny być te panele. To, ile wyszło? 58. No to całkiem sporo chyba, nie? Nie mam żadnego doświadczenia z panelami jeszcze. Na tym drugim save'ie, o którym wam mówiłem, na którym gram, jeszcze nie kombinowałem nic z ogniwami słonecznymi, więc nie wiem jak to, zupełnie nie wiem jak to działa. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idealnie. Dobra. Oj. Domyślam się, tak z tego co wiem o ogniwach słonecznych z prawdziwego świata, że tak powiem, to będziemy ich potrzebowali od groma, żeby tutaj zrobiło to nam jakąś większą różnicę, ale cokolwiek wspomoże nas w produkcji energii i pozwoli nam mniej zanieczyszczać okolice, tym wydaje mi się, że będzie lepiej chyba, nie? Dobra, mam masę tych małych drewnianych postów na prąd, to będę ich używać, bo są tanie i równie kiepskie. Oj, co? Aha, dobra, on się gubi jak ma połączenie z więcej niż jednym drutem, dobra. No dobra, czyli tak, jeden taki panel słoneczny ma 60 kW prądu robi, a jeden taki piec produkuje 900 kW prądu. Czyli żeby zastąpić jeden taki piec, musiałbym zbudować 10-15 takich paneli. Czyli, oż kurczę, czyli trzy rzędy tych paneli to dwa piece. O kurczę, przelicznik powierzchni jest makabryczny po prostu. Ale no nie ma wyjścia, musimy poprawić naszą sytuację energetyczną. Patrzcie, teraz w końcu zaczęliśmy wychodzić na plus. Dobrze by było zacząć jakiegoś lepszego źródła energii poszukać, na przykład jądrowego, ale jeszcze na to nie jesteśmy gotowi, jeszcze technologia za bardzo w tyle. Dobrze, w takim razie tu będę leciał do góry z tymi panelami słonecznymi i może całą tą powierzchnię też nią wypełnię? Właśnie nie wiem jeszcze, będę musiał przemyśleć temat, a w międzyczasie ustawię sobie baterię. Okej. Cały czas tutaj szlifuję jeszcze to pole paneli słonecznych. Troszkę się to powiększyło, nie? Wydaje mi się, że teraz to wygląda całkiem sympatycznie. W każdym razie mam nadzieję, że może dzięki temu będę mógł zmniejszyć produkcję energii elektrycznej z pomocą silników parowych, które są strasznie nieprzyjemne dla środowiska, powiedzmy. Można by troszkę tutaj to przysypać. Mamy całkiem sporo wody, nie potrzebujemy jej aż tyle. I będziemy mieli więcej miejsca. O, w ten sposób. Na razie 5. Tu jeszcze 4. W każdym razie produkcja jest teraz gigantyczna. Zobaczcie, mamy 100 MW prądu już produkujemy. Więc na jakiś czas powinno wystarczyć. Zobaczymy jeszcze. W zasadzie to może... O, w ten sposób. Także jestem całkiem zadowolony. Mam ogromne pole baterii też. Więc chciałbym zacząć demontować silniki parowe i zobaczę po prostu doświadczalnie, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało w praktyce, jak zacznę je tutaj demontować. Wiem, że dałoby się to policzyć na papierze tak naprawdę, dużo z tych rzeczy, ale nie mam aż takiej praktyki jeszcze w tej grze, żeby umieć odczytywać te informacje, które niby to na papierze są, nie? Więc póki co sobie jeszcze to odpuszczę, ale postaram się w przyszłości do tego dochodzić na spokojnie, nie? Dobra, okej, kończę na dzisiaj, moi drodzy, bo już widzę, że mam bardzo dużo materiału na dzisiejszy odcinek. Bardzo, bardzo dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć. Pamiętajcie o łapkę w górę koniecznie.